List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 12 werset. On, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga. Jedyna, doskonała ofiara. Bożym cudem jest niepowtarzalna, doskonała ofiara z Chrystusa, złożona przez Boga raz na zawsze. Bożym cudem jest to, co jest wyrażone w osobie Pana Jezusa Chrystusa, w niebie, jedynej ofierze, która nigdy nie będzie powtarzana, to nie tylko doskonale uspokaja sumienie dzięki pokojowi z Bogiem, ale także je kształtuje. Skoro Bóg jest zadowolony z krwi, to ja też będę. Pod każdym względem ta doskonała ofiara nas poucza o błędach z przeszłości. Uczy ona charakteru całego systemu nieprawości, z którego wyszedłem, uczy ogromu grzechu, tak jak nikt oprócz Boga nie może. Pokazuje też inną rzecz, błąd człowieka i błąd szatana. Kiedy cała ich złośliwość ujawniła się przeciwko Bogu, Bóg czekał w spokoju, znał ciąg dalszy. Oni zabiją baranka, który miał odpokutować za grzech. Cóż za głęboka mądrość, co za objawienie tego, czym jest człowiek, co to mówi o wszystkim, co jest związane ze sceną, w której człowiek znajduje się na ziemi. Ten, którego krew mówi o lepszych rzeczach, Hebrajczyków 12, rozdział 24, werset, był tu kiedyś na ziemi, teraz jest w górze, w niebie, a morderstwo na nim dokonane obciąża ziemię i woła o pomstę do Boga. To jest wyraźna różnica pomiędzy tym, który przelał swoją krew, a nami samymi. Jest w tym coś cudownego. On był święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników, jak poucza nas list do Hebrajczyków 7:26. Żaden inny człowiek nie jest taki. Co dało efekt tej krwi? Ten sam Bóg, przeciwko któremu człowiek zgrzeszył w Edenie, przeciwko któremu była wszelka samowola, niezależność, był tym samym, który wykonał wyrok, gdy Jego Syn był na krzyżu. Czy możesz powiedzieć, Chrystus jest przyjętą ofiarą i wszystko postawiłem na Niego, bo On nie może zawieść? To jest doskonały pokój. Bóg odpoczywa w miłości z Chrystusem przed Nim. I dlatego dusza grzesznika może spoczywać na Chrystusie. On, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga. List do Hebrajczyków 10:12.